jestem w temacie tutaj tych wszystkich problemów, które Państwo mówicie, ale jestem w temacie korków. Nie jestem w temacie tych godzin. Dla mnie sytuacja jest banalnie prosta. Po pierwsze, egzekwowanie i jeszcze raz egzekwowanie. Po drugie, Państwo reprezentujecie GDAKę, tak? Jeśli dobrze mówię, tak? Państwo nie od wczoraj jesteście w GDAKę. Jeździcie tutaj na Mazury nie raz. Pewnie ze dwa razy w roku Pan tędy jeździ. Gdyby Pan miał to, co tutaj ludzie mają, to by Pan się za głowę złapał i wyprowadził się z tych marek. Marki nie dlatego są takim miastem zniszczonym, bo tutaj mieszkają źli ludzie. Tu mieszkają biedni ludzie, ale wspaniali ludzie. Ale ci ludzie są cholernie zmęczeni. Zmęczeni tym, dlaczego tylko ja tu przyszedłem. Myśli Pan, że ta sytuacja, mówię konkretnie do Pana z Gdańska, dlatego, że ja tutaj chcę popatrzeć na Wasze piękne twarze czy garnitury? Nie. Nie imponuje mi to w żaden sposób. Ci ludzie stoją w korkach teraz, bo wracają do domu po 8-godzinnym trybie pracy i zamiast bawić się z dziećmi, przyjadą do domu i będą się wyżywali na żonie, bo zmarnowali w ciągu tygodnia 8 godzin na dojazdy. 8 godzin, gdzie mogliby bawić się z własnymi dziećmi. Gdzie mogliby je przytulać, gdzie mogliby porozmawiać z nimi. Powiem więcej. Tutaj jest szkoła na Okólnej. Akurat ja bardzo blisko mieszkam. Zadałem sobie trud, postałem tam 1,5 minuty. W godzinach rannych osoby, które stoją w korku i o różnych porach, nie tylko rannych, próbują ominąć ten korek, przejeżdżając Okólną. Tam przejeżdża jeden samochód na sekundę. To, co się tutaj dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Państwo o tym wiecie. Cała infrastruktura na Poznań, wszystko jest rozbudowywane. Mam prośbę, żeby Pan mnie słuchał, bo Pan mówi. Dobrze? Przepraszam bardzo. Cała infrastruktura na Poznań jest pięknie rozbudowana. Tutaj nie ma żadnej alternatywy. Proszę mi powiedzieć, którędy Pan pojedzie na Mazury, jak będzie korek. Jak ja w lipcu, albo w sierpniu, albo za 2 tygodnie będę taki poirytowany, że odrzucę wszystko, że wezmę swój urlop i wyjdę na ulicę i zblokuję. Którędy? Bo tu nie ma alternatywy. Okólną Pan nie przejedzie. To jest jeden tylko z problemów. Proszę Państwa, wejdźcie sobie na Google, popatrzcie, pogooglujcie. Z 1 litra benzyny, wody wytwarza się 1700 litrów pary. Jak Państwo myślicie, ile ten ciąg trzeba przejechać? Ile minut samochód będzie stał w korku i ile przez ten czas wyprodukuje spalin? Proszę Pana z Gdaki, żeby Pan w ramach świadomości obywatelskiej postawił tutaj urządzenie, tablicę, na której będzie Pan informował obywateli, że normy powietrza w markach przekroczone są nie 1, nie 2, nie 10, nie 100 razy, a ponad 1000 razy. To się, ja organoleptycznie jestem w stanie to wyczuć. Nie potrzebuję tutaj żadnych urządzeń. Nad barkami unosi się smog jak w Szanghaju, ale my nie jesteśmy taką cywilizacją tak mocno rozwiniętą. Może fajnie by było, żebyśmy w markach mieli tak zurbanizowaną infrastrukturę, ale nas interesuje podstawowa, podstawa, dotarcie do pracy. Kolejną sprawą jest, pozwoliłem sobie tutaj wynotować, zatrucie powietrza, bramka. Jeżeli Państwo macie problem z wyegzekwowaniem w postaci ludzi, bo są to koszty, macie Państwo te różnego rodzaju systemy, bramki, viatole i tak dalej, postawcie taki viatol na jednej, na drugiej, będziecie Państwo wiedzieli z numeru rejestracyjnego i winu, kto tu wjechał i wyjechał. Nie trzeba policji, ci ludzie mają co robić. Ich naprawdę, ja widzę tych chłopaków, oni są zmęczeni czasami. No oni wiemy, jaka sytuacja w kraju. Nikt z nas nie jest ślepy. Ani nie jest to ten pan winien, ani ten pan. Ci ludzie coś chcą zrobić. Ale bez waszej pomocy, ja rozumiem, że pan tu reprezentuje interesy, musi pan tu być. Ale ja bym naprawdę apeluję do pana jak ojciec, bo ja mam 3 dzieci. Ja się przyprowadziłem z innego miasta, bardziej zurbanizowanego. To są Puławy. Pan idzie do Kazimierza, na pewno pan też był, widzi pan, jak to miasto wygląda. I ja się tu przyprowadziłem na początku wojny zły, ale tu mieszkają wspaniali ludzie. Marki to są naprawdę, to jest piękna, wielopokoleniowa tradycja ludzi mieszkających tutaj. Ale ci ludzie potrzebują prostych rzeczy. Między innymi jak dotarcia do pracy. Bo my płacimy Państwu wynagrodzenie w postaci tych różnych zrzutek na podatek drogowy, podatek paliwowy. Gdzie to wszystko idzie? My tylko prosimy o kilka rzeczy. O to, żeby faktycznie te tiry, które z Litwy jadą tutaj, lory jadą tutaj jedna za drugą. Już kończę, bo nie chcę przedłużać. Jedna za drugą. I to rozwiązanie, które proponują tutaj Państwo, to jest naprawdę bardzo duży kompromis.
Bardzo duży kompromis. Ja rozmawiam z ludźmi, proszę mi wierzyć. Ludzie wyjdą na ulicę. To nie jest żaden problem, żeby podreptać po chodniku. Tutaj przejeżdża koło budynku w Mgoku, przejeżdża 60 tysięcy samochodów. W Mgoku bawią się dzieci. Koło przedszkola, które pan ma na Okulnej, które znajduje się poniżej osi jezdni, 2 metry poniżej osi jezdni, znajduje się przedszkole z małymi dziećmi. 60 tysięcy samochodów przejeżdża. Każdy z nich zostawia ponad litr paliwa w markach, lekko licząc. 1700 litrów pary. 1700 litrów pary, która nie wyparuje. Ona zostaje w markach, w liściach. Proszę pójść sobie do przychodni, porozmawiać z ludźmi. Ile osób tutaj ma poważne problemy z astmą? To nie jest tylko i wyłącznie nasz problem. To jest problem, który państwo, jeżeli nie będziecie kompetentni, będziecie obciążali. Ministerstwo Zdrowia, wszystkie inne ministerstwa, które są związane później z obsługą tych problemów, które my mamy. Bo ja muszę pójść się leczyć, bo moje dziecko musi pójść się leczyć. I naprawdę, to nie jest groźba. My prosimy, ale ludzie mają już tego dość. Dlatego bardzo proszę, jeżeli państwo możecie podsumowanie, jeżeli macie problem z ludźmi, postawcie bramkę. Będziecie wiedzieli, każdy samochód, czyli będziecie mogli wylepić mandat, będziecie mieli z tego korzyść finansową. Jeżeli można podziękować policji, faktycznie policja jest. Jeżeli możecie szczególnie nasilić kontrolę tutaj przy wjeździe na 11 listopada, ja osobiście mało nie pobiłem się z kierowcą, bo kierowca autobusu, który mu się bardzo spieszyło z Wyszkowa, jechał torem wyłączonym z jezdni i jeszcze z pogardą do mnie, jak ja mam prawo mu wyjechać w miejscu, w którym ja mam prawo wyjechać, nawet nie muszę się zaglądać. Jeżeli jest możliwość zrobienia tam wysepki, nie spływ, niech ona będzie żelbetowa. Jeżeli ktoś się na tym zatrzyma, to jest jego sprawa. Znaki musimy respektować. Tam było coś takiego przez kilka miesięcy, ale koniec. Tiry blokują drogę bardzo mocno i to się odbija.